Witamy bardzo, bardzo serdecznie, drodzy państwo. Telewizja w Polsce i w centrum wydarzeń. Naszym okiem, przez nasze spektrum obserwujemy to, co dzieje się w Polsce. To, co dzieje się nie tylko w Polsce, w naszym kraju, dzieje się również za granicą. A oprócz tych wielkich, ogromnych spraw międzynarodowych, oprócz tego wszystkiego, co dzieje się dzisiaj w ramach tego buldożera Donalda Tuska, Adama Bodnara i pana Bartłomieja Sienkiewicza, są też sprawy, które dotyczą przede wszystkim mediów. Jakaś kolejna odsłona działań grupy Wejście, kolejna odsłona, która ma dobić, dostrzelać de facto tych, którzy te media publiczne legalnie budowali. Zanim przedstawię mojego gościa, gość, który był o poranku dzisiaj w naszej telewizji, Michał Adamczyk, o pewnym depozycie sądowym. Dlaczego? Dlatego, że dzielni dziennikarze, dzielni tutaj duży cudzysłów, dziennikarze Zetki ujawnili, jakoby toczyło się postępowanie prokuratorskie przeciwko Michałowi Adamczykowi, no przecież legalnej, ważnej osobie w telewizji polskiej, która by miała rzekomo mieć pomysł, aby założyć sobie konto i na to konto Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji miałaby przelać 100 milionów złotych. Sensacyjny tom, brzmi jak w filmie z Jamesem Bondem, kompletna bzdura, pieniądze trafiły do depozytu sądowego, bo toczy się spór między innymi między Krajową Radą Radiofonii i Telewizji a uzurpatorami Bartłomieja Sienkiewicza, w tym panu likwidatorze, który jest oskarżony o gruby wałek sprzed kilku lat, o czym pierwszy poinformował portal w polityce.pl. I o tym właśnie Michał Adamczyk, posłuchajmy. Bardzo to źle świadczy o osobie, która podaje się za likwidatora, bo nie ma w tym zakresie elementarnej wiedzy. Przecież Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przekazała pieniądze do depozytu sądowego. Inaczej zrobić nie mogła. No nie mogę tych pieniędzy przekazać likwidatorom, czyli osobom, które podają się za władzę telewizji. Przekazała więc do depozytu sądowego. Więc co, Krajowa Rada miałaby drugi raz pieniądze przekazać? Zresztą Maciej Świrski już się odniósł do tego oczywiście, że publicznie tak. I zdementował te informacje i wyśmiał. Trudno w tej chwili powiedzieć, czy ta osoba podająca się za likwidatora ma tak elementarne braki w wiedzy, czy robi to cynicznie. No, natomiast no, tutaj tylko można się z tego naprawdę uśmiechnąć, no bo to jest najbardziej właściwa reakcja. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, jeszcze raz powtarzam, przekazała pieniądze do depozytu sądowego. A jeśli kiedyś sąd uzna w przyszłości, że te pieniądze przekaże na konto, które jest przynależne do prawowitych władz, to będzie to decyzja sądu i nie ma mowy o jakimś nielegalnym działaniu. No jesteśmy, a z nami Samuel Pereira, legalny, powtarzam, legalny szef telewizyjnej agencji informacyjnej. Dzień dobry, Samuelu, dzień dobry. Witam cię bardzo serdecznie w naszych progach. Będę ci mówił na ty, bo znamy się przecież nie od dziś i tak do siebie mówimy. Gdybyś zechciał odnieść się do tej piramidalnej afery ze 100 milionami, no przyznam, że brzmi jak film z połowy lat 90., ale chyba tak do końca nie jest. Przede wszystkim zacząłbym od tego, że ta ekipa zesłana przez rząd do Telewizji Polskiej powoływała się na uchwałę i Sejmu, i Sienkiewicza jako ministra kultury, który z kolei powoływał się na decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a może konkretnie na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który wskazywał na potrzebę większego udziału Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w kwestii wyboru władz. I w momencie, w którym to się stało, czyli Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji poparła w swojej uchwale wybór Michała Adamczyka przez Radę Mediów Narodowych na prezesa Telewizji Polskiej, dodajmy, według procedury prawnej, która się nie zmieniła od czasu Jacka Kurskiego, tak. Mateusza Matyszkowicza, więc te przepisy są bez zmian. I w momencie, w którym Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wsparła tę decyzję, wyraziła pozytywną opinię i rekomendację, zaczęły się ataki właśnie na Krajową Radę. I Krita, tak zwana, tak się mówi, stanęła w sytuacji, w której ma pieniądze z abonamentu, ale byłoby co najmniej nieroztropne, a nawet mogłoby skutkować odpowiedzialnością karną dla przewodniczącego bądź członków Krity, przekazywanie tego nielegalnym władzom. To trochę tak, jakby ktoś miał jakieś pieniądze do przekazania telewizji w Polsce, tutaj przyszłoby kilku gangsterów, siedziało za tym stołem i żądało, żeby te pieniądze, które są dla Polski, były przekazane im. Więc odwrócenie kota ogonem w tym wypadku następuje bardzo silne i te
te skierowania do prokuratury to trochę przypomina tą akcję z panią Wrzosek. To znaczy wtedy poseł Sienkiewicz, jeszcze nie jako minister, mówi pani Wrzosek, co ma zrobić, i mówi spokojnie, spokojnie, mamy gotowca od kancelarii zagranicznej. A teraz z kolei pseudolikwidator, był asystent Grzegorza Napieralskiego, który uważa się za likwidatora Telewizji Polskiej, mówi, prokuraturo, zajmie się tym i dojedź, mówiąc kolokwialnie, Michała Adamczyka, a to ciekawe, bo prokuratura, który ma czelność działać jako prokuratura prezes. Prokuratura już kilka lat temu zajęła się panem likwidatorem i w sądzie jest już akt oskarżenia w związku. Oczywiście tutaj nie przesądzamy, czy on jest winny, czy nie, ale prokuratura uznała, że jest wysoce prawdopodobne, że brał udział w przekręcie na kilka milionów złotych niewielkiego szpitala w północnej Polsce. Mówiłeś o sprawie we Wrzosek. Rzeczywiście portal WP.pl opisał kolejne, można powiedzieć, sytuacje dotyczące tej pani, sugerując, że rzeczywiście te wnioski, to były wnioski w listopadzie ubiegłego roku, one miały powstrzymać taką ostatnią próbę jednak legalnego utrzymania się mediów publicznych. Ona się nie udała. Akcja pani Wrzosek, między nami mówiąc, też nie do końca, ale rzeczywiście portal WP.pl ujawnił, że za nią i za tymi jej decyzjami, wnioskami do sądów o zabezpieczenia mogła stać kancelaria prywatna, duża kancelaria, która dzisiaj, tak się dziwnie składa oczywiście, obsługuje nielegalne władze Telewizji Polskiej, a właściwie likwidatora Telewizji Polskiej. Portal z kolei w polityce.pl w lutym informował kilka tygodni temu, miesiąc temu, o tym, że za tymi wnioskami stał ewidentnie Bartłomiej Sienkiewicz. Wiemy o mailach, o całej korespondencji. Nie chcę się skupiać tutaj na Ewie Wrzosek, bo to nie jest o niej program, choć jest ważnym elementem tej układanki, jestem o tym przekonany, mówię to z pełną świadomością, ale jak to świadczy o tym przejmowaniu, o tej grupie wejścia? No przecież mamy w takim razie do czynienia z jakąś grupą dobrze zorganizowaną, ludzi na pewnych stanowiskach, o pewnych wpływach, którzy próbują zamordować media publiczne. Ale dlaczego chcieli to zamordować? Nie. Tu jest kilka elementów, to znaczy dlaczego chcieli zamordować, to jest oczywiste. Chodziło o to, żeby ta afera Fiatrakowa, która była pierwszą aferą nowej władzy, była ostatnią naświetlaną przez Telewizję Polską i media publiczne. Jeśli chodzi o całą operację, ona pokazuje na kilka rzeczy. Po pierwsze, pokazuje, że decyzja o najpierw uchwale walnego zgromadzenia, a później likwidacji, była tak naprawdę, te wszystkie decyzje były pozorowane, a ich jedynym celem było przejęcie władzy w telewizji. Dlaczego o tym mówię? Bo skoro jeszcze wcześniej, na samym początku, jeszcze jako poseł, Sienkiewicz zwraca się do Ewy Wrzosek jako prokurator, żeby wzięła gotowca, podpisała się pod nim. Prawdopodobnie ludzie z kancelarii jeszcze to wysłali, tak znając logikę i dynamikę tych zdarzeń i to, co opisywał Patryk Słowik, to wykonali robotę za nią, ale odnosili się do innego wariantu. Przypomnijmy sobie, kiedy był ten okres między wyborami a przejęciem telewizji, cały czas pojawiały się w mediach teksty i politycy mówili o kolejnych wariantach przejęcia władzy w telewizji. Czyli nie traktowali tego stricte do celów, które dane procedury prawne, czy na przykład odnoszące się do kodeksu spółek handlowych przewidują, tylko chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby przejąć władzę. Dlaczego? Na przykład wspomniałeś o przykładzie pana Daniela Gorgosza. Śmiem twierdzić, że po przejęciu prokuratury jego zarzuty gdzieś tam trafią do szuflady. Oj tak, czy ta sprawa? Się, na tym to polega. Zmieni się prokurator, bo tak, lubią to tak robić. Zmienił się prokurator i sprawa Tomasza Grodzkiego też została zamieciona pod dywan. Tak. Umówmy się, to wszystko ma bardzo prosty schemat. Znaczy, najpierw przejęcie telewizji i mediów publicznych, żeby nie naświetlało afer, później przejęcie prokuratury, żeby zapewnić sobie bezkarność, wzięcie do tego zewnętrznych czynników, żeby też ograniczyć ryzyko, że później ktoś na przykład będzie pomagał w pociągnięciu do odpowiedzialności. Nawet to, jak przejmowano telewizję. Powiem krótką dygresję. Kiedy zmieniały się ekipy w telewizji, bo się czasami zmieniało, nawet często w ostatnich latach, to zawsze było tak, że jednak pracowali ludzie, którzy byli w telewizji, na nich się opierało. Wiadomo, też zmieniali się różni dziennikarze. Ale w tym wypadku doszło do czegoś, czego wcześniej nie było. Czyli przejęto telewizję, zablokowano budynek, bo to nie my zablokowaliśmy, tylko władze z Woronicza, które przejęły z kolei gabinet prezesa Matyszkowicza. Zablokowano budynek, zablokowano wejście pracownikom, zablokowano dostępy, studia, reżyserki i tak dalej. I nawet na tej ścieżce prawnej nie skorzystano z biura prawnego Telewizji Polskiej, tylko z zewnętrznej firmy. Kiedy ja osobiście zwróciłem się 2 tygodnie temu, już ten czas 14 dni minął, zwróciłem się
o odpowiedź na pytanie, ile kosztowały te usługi, nie dostałem tej odpowiedzi. Dlaczego? Bo wiemy doskonale, możemy sobie wyobrazić stawki, jakie ma taka firma. Przecież kancelaria bierze za nie tylko obsługę prawną, nie tylko za pisma, ale za doradztwo, za każdą czynność godzinę, procesową. Za każdą godzinę. Oczywiście, za każdą godzinę. I to są stawki kilkaset, a może często nawet kilka tysięcy złotych. Często nawet to jest po kilkaset euro za godzinę. Nie, tak. Nie mówimy, że ta kancelaria za to, tak. Tyle konkretnie tego oczywiście na razie jeszcze nie wiemy, bo telewizja skąpo odpowiada na pytania. I tylko dokończę, tu jest też inny aspekt. Mamy tak, władza, jeszcze nie będąc formalnie władzą, czyli poseł, zleca coś, tak. Pani prokurator, tak. Prokurator, tak zwana prokurator na maila to wykonuje, dostaje gotowca, to wszystko de facto nie budzi jakiejś większej reakcji mediów prywatnych. Nie. Co się dzieje następnego dnia? Następnego dnia premier już jakby widząc, że nic mu się nie dzieje, grozi dziennikarzowi, rzuca insynuację w jego stronę bez poparcia, de facto organizuje nagonkę, tak. Na niego w internecie, za co? Przecież nikt nie podważył prawdziwości tego newsa. Absolutnie. I to też nie wywołuje reakcji. Przecież odwróćmy sytuację. Rządzi Prawo i Sprawiedliwość, premier publicznie na Twitterze organizuje nagonkę na gościa, który ujawnił formułę przejęcia nielegalnego, dodajmy, mediów publicznych. Przecież to byłaby afera. Stanęliby murem, oczywiście. I za granicą byłaby afera i prawdopodobnie rezolucja w Brukseli. To się nie dzieje, więc to też pokazuje podwójne standardy. Ja powtarzam, nie Unii Europejskiej, tylko polityków, którzy kontrolują w tym momencie Unię Europejską i jej instytucje. Ale efekty są tego przejęcia straszliwe. Najpierw wyłączenie wizji, czyli w moim przekonaniu uderzenie w system bezpieczeństwa państwa polskiego. TVP Info nie jest po prostu jedną z wielu telewizji prywatnych, które tam sobie czy nadają, czy nie nadają, nie ma to większego znaczenia. To jest kanał informacyjny przede wszystkim też o sprawach państwowych, wojna, niepokoje i tak dalej. I potem przychodzi, muszę to powiedzieć, jesteśmy skromną telewizją, niedużą, swoimi środkami, tutaj twarzami walczymy, no ale poziom błędów, wpadek, które widzimy w TVP Info, no jest porażające dla każdego, chociażby dotknął telewizji. Posłuchajmy jeszcze Michała Adamczyka o tych neowiadomościach, o tym wszystkim, co tam się dzieje, bo za wieloma błędami idą też niestety idzie też przekaz jednostronny, często nieistotny. Posłuchajmy wypowiedzi pana Michała Adamczyka z dzisiaj. Jeden z prowadzących nowy program, pseudoprogram, pseudowiadomości powiedział, że mamy być niejacy. No, no trudno, jeśli mają taki cel, że oni nie mają ochoty się ścigać. Ja myślę, że nie mają talentu i że nie mają umiejętności. Po prostu nie potrafią tego robić. No, widzowie to jest najlepszy sędzia i obserwator tego, co się dzieje. Jeśli widzowie odrzucają ich produkt, no to znaczy, że rzeczywiście dzieje się coś złego. W tej chwili wiadomości, Telewizja Polska szerzej pod rządami uzurpatorów stała się taką kopią TVN-u, z tym, że bardzo marną kopią TVN-u. Marną pod względem merytorycznym, marną pod względem technologicznym i te spadki oglądalności w żaden sposób nie dziwi. Powiem więcej, jestem absolutnie przekonany, że tak długo, jak będą uzurpatorzy w Telewizji Polskiej, tak długo nie uda im się przywrócić tej oglądalności do normalnych poziomów. To nie uda się chyba przywrócić, bo rzeczywiście nie tylko kwestie techniczne, ale też przede wszystkim kwestie tego, co możemy usłyszeć i jak możemy usłyszeć. Samuelu, patrzysz na to wszystko, no budowałeś gdzieś siłę tej telewizji, prawda? Budowałeś ją też zespołem, przecież to nie tylko telewizja, ale też portal. Taka twoja ocena tego, co się dzieje pod względem też merytorycznym, pod względem też no po części no, dziennikarskim przede wszystkim. Powiem o liczbach. 5,92 udział w rynku przed przejęciem telewizji, 1,35 teraz, kiedy kieruje TVP Info pan Paweł Moskalewicz. Niemal 6 do 1 z groszy. Tak, więc mówimy tu chyba o 77% spadku. To jest tak. Ktoś mówił, że ta telewizja będzie dla wszystkich, nie jest dla wszystkich, to jest fakt niepodważalny. Wystarczy spojrzeć na analizę demagoga, który nie jest żadnym pisowskim medium, który wziął pod warsztat tę telewizję. Wystarczy spojrzeć na kanał na YouTubie Marka Czyża. Proszę państwa, to jest tak, że zapowiedział czystą wodę, a nie chcę teraz tu cytować, każdy może sobie zajrzeć na YouTubie, zaoranie kłeczka, klaskanie Donaldowi Tuskowi,
Okej, on ma prawo do swoich poglądów, tylko niech przynajmniej później nie udaje, nie zakłada białej szatki i mówi, ja to jestem czysta woda. No bo nie, bo wiemy, kim jest pan Tomasz Cygut, wiemy, kim jest pan Daniel Gorgosz, wiemy, kim jest Grzegorz Sajur czy Marek Czyż, wiemy, jak Grzegorz Sajur organizował wizytę papieską, mówi, obsługiwał medialnie, kiedy papież w 2016 roku przyjechał do Polski, co wtedy robił, to wszystko wiemy. I panie Grzegorzu, my to wszystko pamiętamy, więc to nie jest kwestia tego, że ktoś tu chciał dobrze. Ktoś tu chciał z bardzo prostego względu przejąć telewizję polską, zablokować i zgasić to światło, czysta które mogłoby polityka naświetlić afery władzy. Bardzo serdecznie dziękuję. Samuel dziękuję Pereira bardzo. Był moim i państwa gościem. Ja się już z państwa żegnam, ale za moment Aleksandra Jakubowska i jej goście. No i pamiętajcie, o 19:00 Zbigniew Ziobro przerywa milczenie. Pierwszy wywiad wewnątrz domu zaatakowanego przez bezpiekę Tuska i neoprokuraturę. Zapraszam o 19:00. We'll be right back.